Siemaneczko, widzowie, wiecie, na moim kanale jest Amanda, ze mną jest Lenka. I ja bym chciała powiedzieć, że mama wygląda zbyt świątecznie, a jest szkoła. Jak świątecznie? No świątecznie, sweterek ciepły w lato. Nie z lato, tylko mamy jesień i... Koniec jesień, znaczy koniec lata. Początek jesieni już jest. No właśnie. I słuchajcie, dzisiaj robimy urodzinki moim pieskom, ponieważ niedawno Fini miała 3 latka, a przed nią miała Chloe roczek, ale cały czas odwlekaliśmy. Kupiliśmy świeczuchy im. Tak, i to w ogóle jest Chloe. To jest Fini. Fini? To jest Fini sukienka i na Fini sukienkę będzie na pewno dobra. To jest Chloe sukieneczka i chciałabym ją jej ubrać, ale nie wiem, czy jeszcze będzie dobre, bo no Chloe wszystko urosła. Na jakiegoś babaska. Tak, a że no, na co dzień moje pieski nie chodzą w sukienkach, to będzie idealna okazja, żeby je ubrać, bo chciałabym im zrobić zdjęcia. Nie zmieści się w to. No, Chloe chyba będziesz naga. Naga. No niestety. A sweterek jej ubierzemy. Nie, bo nie mamy nic takiego, żeby to ładnie wyglądało. Co roku ogólnie kupuję balony, żeby robić zdjęcia, ale w tym roku nie kupiłam. Mam talerzyki wielkanocne, by the way. I będziemy robić torcik. Zrobimy torcik, zrobimy sesję naszym pieskom, naszym solenizantkom. Ale na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadać na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Na Leny Vinted! No dobra, i wpadajcie na Leny Vinted, bo Lena założyła Vinted i zarabia, bo zbiera na nowego tableta, bo tamtego rozwaliła całego. No Jezus! I teraz będę próbowała zrobić torcik, wiecie, z mięska i dać świeczkę. I zrobić zdjęcie, tutaj wam pojawi się zdjęcie Fini przy torcie. Ale jak mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że moje pieski są strasznie dzikie, nie potrafią wolno jeść. Dlatego mają miski spowalniające. No dzisiaj wyjątkowo od tych misek odejdziemy i damy na talerzyku, żeby wiecie, był taki ładny tort, jeżeli wyjdzie. No i strasznie ciężko jest zrobić zdjęcie przy torcie, że tak powiem. Dobra, nic, ja zabieram się za robienie tortu. Nie chcę pokazać. No dobra, ale jeszcze chcesz pokazać? Aha, nie widać mnie. Nie widać mnie. Widać mnie. Widać cię, bo sobie siadać na krzesełku. Cicho. Dobra, tak więc my zabieramy się za robienie torcików. Aha, teraz. I najpierw to idę ubrać pieski i zobaczyć, czy pasują nasze sukieneczki. Dobra, niestety Chloe się w tamtą nie zmieściła, więc spróbujemy w tą, bo ona jest troszkę większa, to jest starsza taka Fini. A fajnie, jakby obie były ubrane. Co to za ładne dziewczynki? Chloe, nie gryź siostry. Co to za ładne dziewczynki? Chloe, nie gryź. Śliczne finiacze. I Chloisia taka. No, Chloe, nie zaczepiaj jej. Boże, ty jesteś taka zaczepna do niej. Taka zaczepna. A ta koła. O, o, kłaczek. Trap, trap, trap. Finiaczek taki ładny. Jejciuś, jejciuś. Jejciuś, finiaczek. Mama robi torta. Nie gryź jej. Nie gryź jej. Tak się prezentują torciki, tylko muszę to ściągnąć, ale liczę, że wytrzymają. Ale pierw idziemy robić sesję zdjęciową. Sesję zdjęciową. No, co to? Co to za kasielek? Mama, to się rozwali, a to myślisz, że to się rozwali? Lepiej nie ściągać. No nie, no trzeba to ściągnąć. Ale jeszcze nie teraz. Ja temu dam tak trochę, zrobię akurat sobie zdjęcia, jej przerobię i wtedy... jasne. I wtedy dopiero to ściągnę. Jak się rozwali, to się rozwali. Pieski i tak będą zadowolone. Dobra, ja spróbowałam zrobić kilka zdjęć, ale to jest naprawdę bardzo ciężkie. Piechy tu czują jedzenie i chyba też dlatego. Zaraz będę próbowała je przerobić. No ale pierw dam im tego torta i oczywiście zrobię zdjęcie przy tym torcie. Jak się uda, bo teraz to będzie misja na maksa. Tak, ale to zaraz, dobra? To będzie mega misja, bo ja pamiętam, jak robiłam Fini kiedyś zdjęcie przy tym torcie, naprawdę się nasiłowałam strasznie. No ale nic, trzeba tylko przyszykować im stół jakoś, żeby usiadły przy stole, tak? Fini i Chloe? One tylko patrzą w to miejsce w kuchni. Tylko patrzą, gdzie jedzą. Jedzonko. Tylko patrzą. Jedzonko, mamę, daj już to jeść. Ja tylko przypominam, czemu Fini ma już 3 lata? No bo... Za niedługo 17 będziesz miała. Lena teraz wkłada świeczkę. Ale pierw zdejmij te serduszka i zobacz, czy się nie rozwali to. Próba. To jest od Chloisi. O! No, o, dobra, trochę tam leci, ale to nic, no, na stół.
Kurde, Boże, jak teraz wbije świeczkę, to może się rozwalić. No ale to nic, próbujemy, a pieski to czekają. Dobra, wbijam. No dawaj, delikatnie tylko, żeby ten spróbować jak najmniej to serduszko. O. Więc. No i po serduszku, okropny jest teraz ten tort. Czekajcie, jakoś to spróbuję. Ej, robiłam Chloe zdjęcie i normalnie pchapsła. Nie, Chloe, poczekaj, poczekaj na fini. Poczekaj, misiu. Kurde, hapsła mi kawałek tego. Zaraz jej dodamy, teraz zrobimy fotkę. Chcesz już torcik swój? Dobra, patrzcie. Patrzcie na nią, patrzcie jak ona tu skacze. Ale muszę dać im na równo, to więc szybko działamy teraz z fini tortem i robimy fini zdjęcie i dajemy im zjeść w końcu. Powiedzcie mi, czemu mama odgapiła, bo ja jak miałam 8 lat, czyli dobra. Pół roku temu, ale dobra, to miałam taką samą, tylko z 8, a ty będzie. Dobra, wbijaj. Bo tak. O, oj. O nie, chyba nie chcę nam się świeczki wbić. Ona. Ale jest ładnie. Coś nie pykła nam. Ale jest ładnie. Ładnie, dobra, robimy fini fotkę. Wydam się stole! Nie, bo już wpadłyby z tego stołu. Patrzcie, jejciuś. Jejuśku. Jejuśku. A ja 100 lat? 100 lat to chyba pojedzie. 100 lat, niechaj żyje nam. Hej, a kto fini Chloe? Dobra, bo nie będziemy ich męczyć sam. No i jaki zadowolony. Ale powoli, powoli. Dlatego te miski spowalniające to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Bo jak widzicie, one nie wiem. Co nie, za wilki. One nie potrafią normalnie jeść. A to jest niezdrowe dla, w ogóle dla nikogo nie jest zdrowe szybkie jedzenie. Masakra po prostu. Nic, dobra. One zjedzą, a ja. Powoli! A ja będę szła przerabiać zdjęcia i pokażę wam, jak wyszły. Próbowałam zrobić coś z tych zdjęć, ale niestety większość była z nich zamazana, piechy mi się ruszały, więc nie wyglądają tak, jak chciałabym. Może spróbuję jeszcze te zdjęcia odtworzyć raz. O Jezu, jak się wystraszyłam. Gumeczka mi pękła na włosach już druga, najgorsze, bo nie mogę zdjąć tej fryzury. Tu przykleiłam tym klejem, ciekawe czy to wytrzyma. Znaczy klejem takim do włosów. No i spróbowałam, te balony w ogóle nie wyglądają realistycznie, ale zdjęcia są, więc pojawią się na Instagramie Fini i Chloe. Powiedzmy takie uwiecznienie zostało przy tych z miską, to ja wam pokażę. Nie no, tragedia po prostu. Tutaj mi się zamazała Chloe, chociaż tutaj w aparacie to o wiele ładniej wygląda, ale ten tort jest cały taki rozwalony. No Fini spoko, ale nie, w ogóle mi się ten tort nie podoba. W tamtym roku Fini miała ładny tort, bo miała zamówiony. W tym roku zaspałam i nie zamówiłam. A zresztą ten zamówiony tort to był dla niej taki średni, chyba jadły go, długo go jadły, we dwie go już wtedy jadły, ale on był taki twardy, wiecie, to nie było taki mięsny. Więc no nic. Można, pozostaje nam tylko życzyć wszystkiego najlepszego naszym psiakom. Boże, no odpada mi. No, ja z wami się żegnam, jeżeli taki odcinek wam się podobał, dajcie znać, czy wy robicie urodziny swoim pieskom. Czekam na wasze komentarze. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału, zapraszam na mojego Instagrama, wpadajcie na kanał do Leny, a ja z wami się żegnam i widzimy się jutro, pa! No, jak widzicie, pieski odpoczywanko mają po jedzonku, tak? Fini już podeszła, bo ja podeszłam. Wstała, bo ja podeszłam. Lena chyba zasnęła. Wariatka, wariatka.